Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, odkurzone czołgi. Jak wiecie, w tej serii bawimy się pojazdami, które są troszkę zapomniane, trochę nijakie, a czasami też tymi dobrymi, ale takie wybieram, którymi ja dawno nie grałem. No i niewątpliwie do takich pojazdów trochę nijakich należy ten czołg. Rzadko widuje się go w bitwie, dzisiaj go odkurzamy. Chiński medium T-34-1. Zaraz sobie opowiemy, jakie on ma zalety, jakie ma wady. Wygląda dosyć ciekawie. Gdyby mu dowalić fajny pancerz, to naprawdę byłby świetnym pojazdem. No ale fajnego pancerza tu nie ma, zresztą zaraz się przekonacie. Na początek troszeczkę danych. Co my tu mamy? No więc działo, bo to chyba ważne. 6,45 szybkostrzelność, jak na meda siódmego poziomu, to jest to całkiem potężne działo, bo 100 mm. Mamy 250 uszkodzenia, ale niestety 0,42 celność, czyli tragedia, i 2,9 czas celowanie, czyli też tragedia. No jak na działo w medzie, to to są parametry tragiczne. Jakie mamy tutaj alternatywy? O, jeszcze jedno wam dodam. Oczywiście wada tego pojazdu, jak się pewnie domyślacie, zaledwie 5 stopni opuszczania działa. I naprawdę, jak ktoś grał innymi czołgami, to trudno będzie się przyzwyczaić. No ale główna wada też tego działa to bardzo niski DPM. 1720 DPM-u zaledwie. To jest naprawdę, naprawdę mało, malutko. Jakie mamy alternatywy? No, jeżeli nie podoba nam się setka, to możemy grać 85. Co nam to w ogóle daje? Uwaga. Przede wszystkim daje nam DPM. Zobaczcie, 2276. Czyli jeżeli zdecydujemy się grać działem niskiego poziomu, szóstego poziomu, to zyskamy aż 500 DPM-u, co jest bardzo dużą wartością, ale niestety coś stracimy. Stracimy penetrację, bo o ile to działo ma penetrację 175, o tyle to 128, czyli to jest nie do przyjęcia na siódmym poziomie, 128. No więc jedyna alternatywa dla nas to po prostu albo grać normalnie tym działem, czyli setką, albo jeżeli chcemy 85, to po prostu musimy ładować się full goldem i grać for fun, tak? No bo nie zarobimy w tych bitwach na pewno. Ja zaraz postaram się rozegrać jedną bitwę z takim działem i jedną bitwę z 85. Parametry 85 oczywiście są troszkę inne. Na goldzie 172. Myślę, że to spokojnie wystarczy na siódmym tierze. Obrażenia mamy 160 i 0,38 celność, 2,3 czas celowania, czyli zauważalnie lepiej, tak? Pancerz, tak jak mówiłem, no wygląda, że jest super, ale niestety jest słabo. Wyłączając wieżę. Wieża rzeczywiście jak na meda poziomu siódmego, to jest wręcz rewelacyjna, jest super. Zobaczcie, pancerz w tym miejscu 170 mm i to oczywiście nie jest pancerz prosty, tylko taki zaokrąglony. Tutaj mamy no, potężne jakieś wartości. Garnki troszeczkę wystają, mają 120 mm, ale nie tak prosto w nie trafić. No i gdybyśmy tu mieli 7 stopni opuszczania działa, to rzeczywiście ta wieża byłaby ogromną zaletą. Znaczy i tak jest zaletą, jest jedyną zaletą. No a co z tym kadłubem? No niestety, ten pancerz to zaledwie 60 mm i nikt nie ma problemów z przebiciem tego, chyba że bokiem jakoś tak stoicie i ktoś strzela, no nie wiem, pod dużym kątem, to wtedy może. Natomiast każdy was tutaj przebije. No, jeżeli weźmiemy na przykład dwa czołgi tej samej konstrukcji, porównacie sobie ten czołg i ósmego poziomu premkę radziecką, chodzi mi w tym momencie o kadłub, no to jest taka przepaść niesamowita, że po prostu szok. No mogli tu dać więcej pancerza. Słuchajcie, no jest 60, gdyby tu było 85,
to już coś tam byśmy mogli zdziałać. No niestety. Z boku mamy pancerz 45 zaledwie. Jest on trochę pochylony, ale to jest i tak 45. Z tyłu mamy 40. No i z boku wieży, jak widać, 120. Czyli co? Dobry pancerz? No niestety nie. Jeżeli znajdziemy taką miejscówkę, że zagramy na tą wieżę, super, rewelacja. Ale jeżeli nie znajdziemy, no to niestety kadłub będzie przebijany. Dobra, moi drodzy. Zamontowałem, widzicie, jakie moduły plus jedzenie. Udało mi się dzięki temu uzyskać marne 2000 DPM-u. W medzie DPM mówmy się bardzo, bardzo ważny. 0,37 celność, czas celowania 2,32. Czyli no słabo. Co do mobilności, bo jeszcze to trzeba omówić. Więc tak, może żywotność. Żywotność 1050 HP, na siódmym poziomie jesteśmy, przypominam. Mamy tutaj prędkość 50 na godzinę, czyli to jest niewątpliwie zaleta, obrót czołgu 53, obrót wieży 50, to są naprawdę bardzo fajne parametry. Co prawda tutaj moc na tonę 1578, to by mogło być na pewno lepsze, ale zobaczymy, jak to się sprawdzi. No ja szczerze mówiąc grałem tym tak dawno, że już nie pamiętam. Pierwszą bitwę zagram z tym działem, no chyba, że będzie jakaś tam nieudana, strasznie to wam nie pokażę, tylko taka normalna, żeby była, żeby trochę pograł. Zagram z tym działem, a drugą zagram z 85 na goldzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy jeszcze coś ciekawego powinienem tutaj powiedzieć? No chyba nic. Jedziemy, słuchajcie. Zobaczymy, jak wylosuje, no bo to też ważne przecież. Tutaj, no o kurde, ładne losowanie. No trzeba będzie na górkę jednak pojechać. No i tutaj by się przydało więcej opuszczania działa. Oj, by się przydało. No. No muszę podjechać pod górkę, bo jeżeli zdobędą, to będzie koniec. Czy oni jakiegoś meda mają? Mają te 34-100. Po prawej stronie tutaj nie cierpię już grać, naprawdę. Jednostajna gra jest. Na środku to różnie bywa. Nie ma artylerii w sumie, o! No dobra, szybkość tego czołgu. No jakiejś tam rewelacji nie ma, niestety. Oj nie. No jadę 40, ale to bardzo wolno się rozpędzam. Dobra, mają kołowy pojazd. Wolałbym tutaj grać z tamtej strony, bo wtedy można sobie na górkę wjechać i strzelać na środek. No, tutaj nie będzie. O, teraz już jestem rozpędzony, to czuję, że fajnie się jedzie. No, ale zanim to się bujnęło... Tu ktoś lubi podjechać na początku i rąbnąć czasami. No na pewno przeciwnik poczuje, jak mu przybzdryngole z tego. Prawdopodobnie czołg by bardzo wymiatał, gdyby 85 miała uszkodzenia 180 na przykład. Co tu, nikogo jeszcze nie ma? No to taki strzał był na wiwat. Widzieliście, jak mi się celownik rozjechał. No tu jest działo niesamowicie niecelne. O kurde, o i tak sobie tu wjeżdżasz? Nie przebiłem, masakra. Dobra, jest tutaj M6. Spróbujemy go dziabnąć. Widzę, że tu z tej pozycji mogę. O, chłopak stoi, nie wiem, zdetrakowany chyba jest. Uwaga. No nie, tego małego to nawet nie będę strzelał, słuchajcie. Kurde, mamy tutaj dosyć sporą przewagę. Od nich chyba nic jeszcze nie dojechało. O, jedzie.
No ten Oik zaraz im zejdzie, jeżeli tak będzie tutaj odważnie podjeżdżał. Dobra, zobaczmy. Ja bym chętnie tu pojechał, tylko za słabe tu jest wsparcie. Oj, Oik rozwalił typa. Masakra. Trzeba poczekać, aż on... Może tego bym strzelił. Oje. Co to w ogóle było? Kurde, nie widać, to jest. Dobra. No niestety środek jest przeciwnika. Co, oni jadą na nas? Kurde, zwariowali. Dobrze, że nikt nas tutaj nie... Czekajcie, tu powinienem mieć bicie na niego. Tak jest. Orzesz w mordę ten Oik. Jak mi walną z obeka, no. Dawaj, helkaciątko. Ja to spróbuję spotnąć. Nie widać nic. Dobra, super. Helkat, jeżeli podświetli Oika, to ja już będę wycelowany. Tylko, że super Hellcat... No niszczą nas, kurde, niszczą nas. Nie, super O! No cofnij się chociaż trochę. Nie przebito pancerza, poważnie. Chyba tu nie celuje. Dobra, super, Hellcat go rozwalił. No to teraz dzida. Nie widzę tu tego gościa. Chyba by się przydało tam pomóc. O jeny. Niedobrze, niedobrze. Ło! Może tu komuś przypieprzę. No. Żeż kurka wodna, no! Dobra, nie zdążę już. Znaczy, czołg bardzo dokuczliwe, wiecie co jest? Nie zdążę, będą kapować. Kurde, dlaczego? To mnie rozwala, że ludzie kapują. No przecież mogliby sobie zrobić jeszcze obrażenia na moim pojeździe. Bardzo uciążliwe jest długie skupianie działa. Naprawdę nie jestem przyzwyczajony do czegoś takiego, żeby tak długo skupiać. Zwłaszcza w medzie, który dosyć żwawo sobie radzi. No ale dobra, taka była bitwa. Niestety tam poginęli trochę na tym. Zobaczmy, jak tam drużyna się popisała. O, Nashorn. Bardzo ładnie. No okej. Zmieńmy to działo.
Słuchajcie, zmieńmy to działo. Zobaczmy, jak się będzie grało działem. Tym. Ile to kosztuje? 112 tysięcy. Czyli bomba kasy. No ale jest celniejsze i tak dalej. Dobra, pojedźmy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale chyba DPM-u się zrobiło 2700? To możliwe? Znowu na topie. No to, tylko że na tej mapce tak nie bardzo, ale... Zrobimy ryzykowny ruch? Nie, z tej strony jak się gra, to nie można zrobić tego ryzykownego ruchu. No szkoda. Pojadę tam, ponieważ nie lubię tam stać, kurde, w tamtym miejscu. Tam na tym otwartym. Mamy E25 razy 2 w plutonie. Znaczy oni mają. To może być bardzo złe dla nas. Dużo zależy od tego plutonu pewnie. Po 160 tu się... No, szału nie ma. No nie mamy tu za fajnych pojazdów, niestety. Tu może być coś wykryte zaraz, więc przypilnuję. Jest. Kurka. Ło. Ja już do kołowców chyba nie będę strzelał bez kitu, ale ich tu jedzie. Już kromka dostała. No, to będzie bitwa przegrana za... Za mało nas tutaj jest. Kurde, gdybym tak zjechał, tu się wychylać to nie za bardzo, no. Ło, jeszcze z środka tam coś wali. Jak tu się przedostać? Muszę być na dole, słuchajcie, bo stąd nic nie zrobię. Chociaż wtedy oni będą mieli możliwość rozjechania nas. Ten już tu mało ma. No niestety. To jest koniec, oni się teraz wyleją. Chyba że ich powstrzymam tutaj delikatnie. Zaraz zobaczymy. Ło kurka, ten jeszcze tu się... No widzicie, wszystko jest przebicia. Wszystkie strzały to są przebicia. Praktycznie. Co tu jest? No jest kromka, ten się przeładuje teraz, mnie po prostu rozwali. Spróbuję tego SU. SU 100 gdzieś tu był. Tu już nikogo nie ma. Jadę za tym SU 100. No nie ma pancerza ten pojazd, po prostu w ten sposób jest przebijany przez wszystkie czołgi. Dobra, bitwa porażka, niestety. Taki wynik, że tylko jeden czołg zrobił powyżej 1000 uszkodzeń. No niestety, no straciłem trochę kasy, ale jeszcze jedną bitewkę pojedziemy.
czołg żwawy. Nawet się zdziwiłem, bo ta pierwsza bitwa, jak zaczął jechać, to tak dosyć niemrawo, ale tutaj się okazał być dosyć żwawy. Co do działa, to zdecydowanie 85 mi bardziej odpowiada, ale to pewnie dlatego, że mnie losowało do... No kurka, znowu na topie. O co tu chodzi? Chyba nigdy coś się tam przestawiła, wajcha. Nigdy chyba w ten sposób nie było, żeby zawsze na topie. Znaczy, trzy bitwy na topie? Nie wiem, może dużo ludzi gra teraz, czy co? Dobra, chętnie bym pojechał na prawo, ale pojadę na lewo. Mam nadzieję, że nie będzie tam te 29, bo to było bardzo nieprzyjemne. To mógłbym się zwijać stamtąd praktycznie. No o. Oj, gdzie ty jedziesz, chłopaku? Pojedziemy tam na te góreczki, chociaż moje opuszczanie działa, niestety tam nie jest najlepsze. Nie jest to najlepsza pozycja. No ale trochę nas tutaj jedzie, więc może jakoś tam coś. Oby te 29 tu nie przyjechał, bo wtedy to mu nic za bardzo nie zrobimy. Rudy ZSRR, oż ty kurka wodna. Patrzcie, już, już coś. No, przebija za każdym razem właśnie. Jeszcze SU tu jedzie. No nie mogę, kurczę. Może jakoś tak. O, baboki jeszcze. Właśnie, to jest taka pozycja, że jak baboki są, to one tu po prostu sobie napieprzają jak do kaczek. Dobra, mają na szczęście tylko dwa te baboki. Dobra. Ja pojadę, bo trzeba tu rozpieprzyć, będzie nas spotował gościu. No nikt z naszej bazy tam nie ma bicia na niego teraz, tak został zagoniony w kozi róg. Ale żwawy pojazd, naprawdę. I babok! Babok, babok! A ty to mi nic nie zrobisz. Kurka, no rykoszety. Gdzie jest za domkiem? Gdzie to dziadostwo jest? Tam za tym. O, widać! Dobra, dobra. Tu są koledzy sympatyczni, widzę. No co to takie stanie tutaj? Najnajn, jaki pancer. No żeż ty, kurka wodna. Chyba wajchę ma przestawioną, gościu. Co to jest?
No nie! Ty dziadostwo. Ty dziadostwo, T-29 jest jeszcze i Pantera. Pomóc im, czy... Kurka, temu T-29 trzeba rozwalić. Czy ta Pantera mnie teraz ciupnie? Trzeba pomóc tu. No, V-ka widzę sobie radzi. Ej, dupa, ile ja mam? Ale lipa. Chociaż raz za darmo, żebym mu rąbnął. Za 22 dostał. Jest T-34-85. Super, żebyś ty na mnie poczekał, kolego. Ja cię tak proszę. Kurka, czekaj na mnie. Tym T-34. Nie giń, proszę cię. Ożeż w mordę jeża! Coś ty zrobił! No szkurka w dwa ognie go... Nie! Co za koleś! No zamiast go uciec w tamtą stronę, to uciekł do mnie i teraz po kolei będzie nas... Ach. No nie, no ja nie mogę się denerwować, bo mi się ciśnienie podnosi, kurde. Bez kitu. Zamiast ja z jednej strony, ten w drugiej, to wzjechał do mnie. Dawaj go, tłucz go. Nie no, dał się staranować, koleś. Ja tu bez kitu. Wyzione ducha. Ale to działo lepsze. Jak kogoś stać. Jest. O, widzę Jacksonik, ładnie. Teraz tylko, żeby na mnie poczekali. Jackson ginie. Gdzie może ten dziadyga być? Dobrze. Zostało babodztwo, dziadostwo. Może mnie rozwalić? Jest. No! Kurde bela. No to działo przyjemne. Oj tak. Jak jeszcze by ze 20 obrażeń więcej miało, to by było naprawdę coś. Także ciężko coś powiedzieć, bo mnie kurczę losowało na topie. No na topie to każdy czołg jest dobry. Więc tak, wady największe. Pierwsza wada jest taka, że na tym poprzednim dziale otrzymano epicką nagrodę. Wow. Proszę, proszę. Słuchajcie, na tym pierwszym dziale bardzo dokucza ogromny czas skupienia, jak na meda jest to za dużo. I ogólnie dokucza to, że przebijają w kadłub, po prostu przebijają, wyjeżdża jakiś tam magazynek czy coś, co ma słabą penetrację i tak będzie was przebijał i tak. Ale ogólnie czołg jest żwawy. Zdecydowanie, można po mapce trochę pojeździć. Dokuczliwe jest opuszczanie działa, ale do tego pewnie można się przyzwyczaić. No ja tu nie byłem przyzwyczajony.
Dziwnie niecelne strzały niektóre miałem, ale to może dlatego, że zjadłem dwa kabanosy przed tą powtórką. Może na czczo powinienem, nie wiem. W każdym razie uważam czołg za odkurzony. Może jeszcze w przyszłości zrobię, albo na streamie zrobię jakieś bitwy, no to wylosuję pewnie na dole na przykład, bo tutaj były bitwy topowe. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Całkiem, całkiem przyjemnie mi się grało. Żegnam się z wami, do usłyszenia.